Hello, dzień dobry ludziska, no ja z tej strony witam was i zapraszam gorąco na kolejny epicki odcinek z kampanią polską w Bullet Steel na Medieval II. No niestety nasza przepiękna armia krzyżowców została pozbawiona swojego naczelnego dowódcy, no i nasza krucjata tym samym troszeczkę poleciała na łeb na szyję, natomiast no nie wiem, czy chcę teraz dalej to kontynuować, bo jako tako zobaczcie dalej, znaczy jako tako dołączyłem do tej misji, chociaż... Zobaczcie, wydaje mi się, że mi chyba nie zaliczyło tego, no i utracę aż 3 krzyżyki, jeśli tego nie zrobię. Kurczę, szkoda, bo powinno to działać inaczej. Powinno to już być odhaczone, ale no okej, papież wiadomo wie lepiej, no więc myślę, że musimy teraz się tak cofnąć, byleby zrobić to na save, bo już widzę, że mi się chyba armia pod, no właśnie, Haliczem zbaguje, więc wczytajmy to na szybkości. No i zróbmy to inaczej. Szkoda, że w Medievalu trzeba to tak ręcznie, wiecie, tymi jednostkami sterować, bo jeśli natkną się po drodze na miasto, no to nie fortunnie zdarzy się taka sytuacja, że się zbagują. No dobra, więc tak, mapę sobie nieco zbliżmy. No i kolego, ja ciebie chyba... No właśnie, nie wiem, gdzie ciebie cofnąć, bo tego młodego generała, młodego i ambitnego generała wysłałem sobie na północ. Tutaj, oprawda, no jest obecnie na morzu, no więc mogę niby zrobić taki numer taktyczny, że... Zobaczcie, bierzemy ciebie, jesteś młody. Mógłby w sumie on nabrać trochę doświadczenia na tych krucjatach, no i byłoby to całkiem ciekawe, więc idziesz sobie już tędy, wy panowie macie spotkać się z nim po drodze, no i ja nie wiem, czy w ogóle, nie no, zdążę dotrzeć na spokojnie. Myślę, że dwie tury i będzie gites. Przy okazji was, panowie, was również bierzemy sobie na statek, więc idziesz, kolego, już tutaj. Ty, chłopie, myślę, że musisz jeszcze no dosyć dużo nauczyć, żeby było sens ciebie tam wysyłać za morze. No i nawet lepiej, że padł, bo w sumie nie ma sensu posiadać takich bezsensownych dowódców. Przydałaby mi się w ogóle gildia kupiecka, bardzo by mi się przydała. No dobra, ty, kolego, jesteś tutaj, no i w sumie to ja bym chciał, żebyś na razie do tego miasta wszedł. O ile, no nie no, troszkę tutaj może być problem ze slotami, ale powiedzmy, że wrzucę tutaj te oddziały takie piechoty i tak dalej. Jeszcze ze 3 jednostki, a konnica może udać się na moment na północ, ewentualnie możemy zrobić tak, zobaczcie, że stąd te oddziały, które były w mieście, cofnę na północ, tylko kurczę, tam też jest problem z miejscem, ale zobaczcie, konnica z miasta może teraz zrobić taki numer, no i pięknie wszystko nam się zmieściło. Dobrze, kasy jest dużo, mamy 13 koła, mamy tyle pieniędzy, ktoś fajną poradę podsunął w komentarzu, żeby, jeśli potrzebuję generałów, no to mogę, wiadomo, starać się dyplomatami generałów wroga przekupić, czy też nawet generałów bandyckich, bo też się tacy niekiedy zdarzają. No to pytanie, czy jest tu jakiś właśnie taki, bo tu jest kapitan Lawrence, no to nasi dyplomaci najlepiej ci złoto uści, mam już kilku takich kolesi, zobaczmy sobie. Tu jest jeden w Jutlandii, więc kolego, czy byś był w stanie tego oto, nie no, księcia, to raczej, wydaje mi się, że chociaż może się da też. Poczekajcie, tu jest konung, czyli przywódca, tutaj są, zobaczcie, spieszeni, o kurde, co fajni rycerze, nieźle, no to zobaczmy, czy uda się tego ziomeczka, nie, mogę jedynie co najwyżej z nimi sojusz zrobić, księcia się przekupić nie da, więc olewamy ciebie. No idziemy sobie na północ do Norwegów, by im kogoś tam zakosić. Dobra, następnie tak, ten jest w Zelandii, ten jest w Judei, może uda się jakiegoś pana niemieckiego, zobaczcie, też dziabnąć. Tylko ja musiałbym takiego delikwenta spotkać, no tak po prostu gdzieś, żeby sobie stał. Przy okazji, o, dzień dobry, tutaj zobaczcie, może jakiegoś uda się krzyżowca ogarnąć. To jest niemiecki kapitan, no to ty mnie na razie, koleżko, nie interesujesz i nasz trzeci kolega jest na Litwie. No właśnie, na Litwie, no to może przekupimy sobie jakąś armię tutaj, taką o na przykład, no i zobaczymy, co z tego uda się wytargować. Zobaczmy, przekup, dzień dobry panowie i... Udało się? Nie, nie udało się, 5-5. Niestety, your offer to buy my loyalty is offensive. Kurczę, się obraził się na to. No dobra, to może tamten kapitan będzie bardziej chętny na takie oto akcje, reakcje. No i musimy zdecydowanie wzmocnić tutejsze garnizony. Na pewno poproszę włócznie, na pewno poproszę... W sumie to nie wiem kogo. Możemy sobie z Wiednia coś wziąć. Przydałoby się, no chociaż już widzę, że mam jednostki zużyte praktycznie wszędzie. No to co, tego kolegę sobie skasujmy i jeszcze trochę doświadczenia wbijajmy. We Wrocławiu poproszę zabójcę kolejnego, ale tu nie mogę. Muszę go wziąć sobie z tego miejsca. Dobra, ciebie przeszkolę. Możemy w zasadzie wziąć jeszcze tą jazdę zrobić. Ona powinna tutaj być darmowa mimo wszystko. No to nie będzie lipy. No i możemy w zasadzie tutaj dać dyplomaty i postarać się nabrać nim trochę doświadczenia. Dobra. Dobra, co do budynków miejskich, gdzie możemy zrobić? W Toruniu widzę, że jest spadek populacji, no bo tutaj zobaczcie, handel się załamał przez obecnie oblegany królewiec, niestety, no to potrzebuję tutaj to dosłownie minimalnie zwiększyć. Minimalnie to może być klasyczna piekarnia, może być też coś, zobaczcie, nie wiem, tańszego, o ile te tańsze rzeczy też będą... O, to mi na przykład zwiększy, zobaczcie, przyrost, więc fajnie, bo się robi szybko, więc niech się to robi tak szybko, jak widzimy.
Mamy dalej też Pragę, no i Praga już pięknie, no kwitnie, to jest wszystko w ogóle fajnie, elegancko. Zacznijmy teraz od tych najtańszych budynków, żeby na pewno wszędzie coś się robiło. No i w Kalmarze to już niczego nie mogę, w Grodnie budowa trwa, jeszcze w Skarze, Skara to jest ten zamek. Aha, tutaj, no to wiecie co, w Skarze bym chciał mieć tak naprawdę dostęp do... No myślę, że też artylerii, byłoby to mile widziane. No i zobaczmy, co możemy sobie dowerbować o tutaj za morzem. W tym miejscu mogę szermierzy, dlatego ich na pewno poproszę. Wskażę samej w sobie, no mogę włócznie, więc daj mi ze dwa oddziały włócznie. Możemy też zrobić jednego zabójcę z przyjemnością. No i dobra. No i chyba zakończmy turę. Ewentualnie zerknijmy na moment jeszcze, jak nasi kupcy się mają. No właśnie, zobaczmy, co tam u nich jest ciekawego. No i nasi kupcy radzą sobie w miarę dobrze, każdy handluje. Zabójcy, panowie zabójcy. Dobra, ty masz oczek tyle. Chciałbym wbić tobą wyższy poziom, no ale na tego to jest zbyt duże ryzyko, bo tutaj Poli, jak wiecie, przygotowują się do wojny z Norwegami. No to możemy robić takie akcje i sądzę, że, wiecie co, nim tutaj zostanę, bo on będzie polował na króla, to jest nasza misja obecnie. No dobra, kolejny zabójca, to jest taka pierdoła, to siebie na razie nie ruszam. Ten jest w Jutlandii, ten jest w Saksonii, więc tu jest dwóch, ten jest na morzu, jeden jest tutaj w Austrii. No dobra, no to weźmy sobie tych dwóch kolesi. No i tak, zobaczmy jeszcze o Duńczyków i Duńczyków możemy zabić też przywódcę i możemy zabić, a widzę, że przywódcę łatwiej zabić niż następcę, ciekawe, bo już musi być chyba wiekowy, co nie? On ma lat, tak, 64, dobra, no to idziemy na pewno do Norwegów, bo na wybiciu właśnie ich mi zależy najbardziej. Dobra, szefie, ty stąd idziesz oczywiście farmić sobie na tych kolesiach, no i możemy turę zakończyć 7 minut odcinka, trochę za wolno, jak na nasz obecny standard 3-minutowych tur, żeby, wiecie, dotrzeć w miarę szybko do tam któregoś dalszego roku. No zobaczymy, co tam takiego będzie ciekawego. Łyczenie wody. Ale patrzcie, kurczę, w Medievalu no nie można tak za bardzo oszukiwać gry, nie można. Jak nam zginie dowódca, no to papież mówi, no kolego, to w takim razie kolejna krucjata. Nie ma, że już dołączyłeś i się odpuszczam, bo ja stracę aż 3 krzyżyki. A mam chyba obecnie 3, co by z pewnością oznaczało, no, moją ekskomunikę, bo bodajże jeśli spadną nam krzyże do zera, no to chyba z automatu mamy na siebie nałożoną klątwę. No nie, no to możemy, wiecie co, dowrobować troszkę kapłanów gdzieś tam na północnym wschodzie, jeszcze na terenach, wiadomo, nie z Bałtykiem, a na naszych polskich terenach, no i powinna się ta sytuacja poprawić. Dobra, tura następna, no i tym razem, zobaczcie, sezon jest słaby i mi to osłabiło, o kurcze, ciekawe, wow, w ogóle co to jest za wombat, what the fuck? Dobra, deklaracja wojny, Niemcy biją się z Francją, ciekawe, wiecie czego mi brakuje w Medievalu? Systemu awansowania frakcji, że na przykład może z królestwa stać się imperium, że może z księstwa stać się królestwem, to według mnie byłoby naprawdę świetne. No dobra, to jest sąd, prawda? Kort to jest sąd, no nie? Czy też dwór, to się chyba tłumaczy na to i na to. Możemy mieć duży cmentarz, no to ja najpierw proponuję pójść sobie, paper making workshop, to mi handel zboostuje. O, no w sumie to niedużo, to jest fajne, zobaczcie. Trochę korupcji nam da, ewentualnie możemy pójść w handel taki zwykły, no to ja może pójdę w handel zwykły, klasyczny. Następnie w Płocku mamy piękne drogi, no i tu poproszę, żeby sobie zrobić port rzeczny, 5 tur, czemu nie, niech się tworzy. Dalej, w Toruniu mamy to zrobione, to poproszę w Toruniu. I dalej tu jest, zobaczcie, spadek populacji. A czemu? Było tego 0,5% pokazane, no więc coś tu jeszcze musiało się dodatkowo obniżyć. No ale to już na pewno sytuację nam odratuje. W Pradze mamy ten młyn biedacki, no to zrób mi to. I teraz jeszcze został Wiedeń, gdzie zrobiły się... O, w ogóle to możemy zbrojownię taką potężną. Pięknie. No to może stajnie, kurczę. We Wiedniu brakuje nam czegoś... O, chociaż to widzę, że jest też spadek populacji. No to nie, to czekajcie. Jeśli jest spadek populacji, no to Janu sobie myślę, że trzaśnie... Powiedzmy, że, no nie wiem, kościółek. Kościół mi nie zwiększy niestety. A załóżmy... No nie wiem, może burdel zwiększy? Burdel nie zwiększy. Na pewno zwiększy mi ten. To mi zwiększy. A może to zwiększy? O, to też mi zwiększa, się robi turę. No to pięknie, dobra. Jest Gites. No tutaj mamy, no niestety, zobaczcie. O Jezu, jaka potężna dezercja. Ile już z tej armii straciłem? A, wszystko? Tak, poważnie? Cała armia wyprawiła w sekundę. No ja pizgam, ludzie. Jaki sabotaż. Kurczę, dobra, wiecie co, bierzemy sobie zwykłe oddziały takie syfiaste, byleby móc do tej wyprawy dołączyć i tyle. Ale lipa, masakra. Dobra, chłopie, czy ty jesteś w stanie w ogóle, nie wiem, coś tutaj zagadać? Przekup spróbujmy, czy się uda. No nie udało się, nie tym razem. No to co, no musimy coś tu fajnego wykminić, nie wiem co. Ale no dowrobujmy jakieś najtańsze oddziały, byleby były.
prawda? Bo musimy 8 jednostek to zrobić, a potrzebuję jeszcze, mam jeszcze tury na to, w ogóle muszę zabić króla w ogóle Norwegii. No ciekawe, mam jeszcze na to 2 tury. No dobra, to musimy to zrobić. Musimy to zrobić, bo czy tam widziałem napis ekskomunika, czy mi się tego wydawało, ludziska? Może zostać na mnie nałożona ekskomunika i jeszcze może pojawić się inkwizycja. Kurde, ludzie, no to musimy to zrobić. Więc tak, masz 4 oddziały. Tu będą 2 oddziały, tam 2 kolejne. Chyba powinno się udać, dla pewności. Więc zawsze będzie można jeszcze jednego najemnika zrobić. Raczej damy radę. No i ci Duńczycy tutaj się stąd ruszyli. No to tak, zróbmy sobie teraz taki numer. Was wysadźmy gdzieś tutaj, trochę bliżej sobie podejdźmy. A flotylla przepiękna, to jest w ogóle flota Duńczyków. Myślę, że tu może zacumować. Dobra, nasz zabójca. Gdzie jest? W ogóle tego sobie skasujmy. Oczywiście, gdzie jest król Norwegów? Bo ja miałem na niego misję, prawda? Na króla Norwegów. I to jest kolega, aha, ten tutaj. No dobra, ile masz szans? 20%. Ty masz z kolei 25%, zaś ten koleś ma 16%. No więc, jolo, spróbujmy. Jak się uda, będzie fajnie. Jak się nie uda, jego zabiją, będzie tragedia. No ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Zobaczymy. Kurczę. Dobra, ale niestety na szczęście go nie złapali. No to teraz ty spróbuj. No i widzę, że szansa minimalnie spadła. Król Stenkil. No, znowu będziesz tylet. Teraz będzie, zobaczcie to, trucizna i dobra, ale żyjemy, nie ma tragedii, nic się z tego nie wydarzyło, jeszcze mam jedną turę, by się to powiodło. No to tak, tu jest nasz zwiadowca, więc wskażę mam w ogóle, zobaczcie, co to jest, kurczę, za wiedźmin jakiś dziki. No to sobie możemy skasać w takim razie, kto byłby łatwym celem? Łatwym celem byłbyś ty na pewno, byłbyś kapitan Inge, ty byś był bardzo łatwym... O kurwa, to jest wojna czy nie? Killer's Death. Poczekajcie, czy to nie oznacza przypadkiem wojny? Bo miałem taką sytuację, pamiętam, nie, na szczęście nie, z papiestwem, że jeśli chciałem zabić papieża i to w ogóle ta kampania, pamiętam, to była moja pierwsza kampania z Medieval na kanale, wtedy dopiero się tej gry uczyłem, to było moje w ogóle pierwsze spotkanie z tą grą tak normalnie, no to graliśmy Sycylią i tak dla hecy chciałem zabić papieża, miałem na to 5%, i czaicie, że to się udało, naprawdę, jakimś cudem, a wiem, że gdyby się to nie udało, bo tam później znowu to próbowaliśmy, no to gdy się to nie uda, to macie z automatu wojny z papieżem, no więc i chyba też od razu, nie wiem czy nie ekskomunika, ale no jest grubo, jest tak czy siak grubo i zobaczcie, ci się wycofali, super, bardzo mnie to cieszy, no to możemy troszeczkę wzmocnić, zobaczcie, nie, no niestety nie dojdę, tutaj trochę drogi musimy zbustować między tymi dwoma obszarami, bo jest, no delikatnie niesympatycznie, no i co, może jednak spróbujemy ten rozejm, może się uda. Gdzie jest mój ziomeczek? Jesteś tutaj, chłopie. No zobaczę, bo jak odpuściłem, to może jednak tej wojny nie chcą. Nie przekup, chciałem wstrzymać ogień. No kolego, ale proszę mi za to zapłacić co najmniej z 1000 przepięknych florenów. No dobrze, i teraz tak, idziesz sobie na północ. Jak już odpuściłem, to może jednak tej wojny nie chcę, bo byłby w stanie na luzie to zdobyć. Dobra, zrób mi kusznika, no i teraz na pewno do tej krucjaty dołączymy. Dobra, bierzemy save'a, w Pradze możemy kolejnego zabójcę sobie trzasnąć, bo tu już jeden, zobaczcie, jest, no i ciebie wysyła na pewno tam, na kapitana Mikole, witaj kapitanie Mikolo, tutaj sobie farmujemy na tym kolesiu, no ale nasz Dargorad, o, awansował i to bardzo fajnie awansował, no i już jest okej, okay. był niezwykle nieutalentowany, jakkolwiek to brzmi, dobra, to w ogóle jest armia wenecka i to taka armia najemna. Dobra, no to tutaj kończymy. Strasznie szkoda mi tego, że ta armia zniknęła. Nie wiem, trochę takie... bez sensu, że od razu z ludziska ta dezercja trwała, no raptem 2 tury. Wiecie, turę od momentu, kiedy... turę, w której się dowiedzieliśmy, że nam zginął generał, no i turę kolejną. Tam nie było nawet momentu na reakcję. No bo ta armia krzyżowców, no to staje się taka... to chyba dzieje się z nimi to samo, co by się działo, jeśli byśmy zboczyli z trasy. Tak mi się wydaje. No właśnie pytanie, co oznacza iść po trasie? Czy oznacza, że mamy kliknięty cel docelowy miasto, na jakie mamy się udać, czy po prostu musimy zmierzać w tym kierunku? Bo wiecie, zawsze można to oszukać, no i zużyć 90% ruchu na przeciwny kierunek, no i te pozostałe punkty ruchu zużyć właśnie, by kliknąć sobie na miasto, żeby to jakoś oszukiwać. Nie wiem, czy to tak działa. Wydaje mi się, że to chodzi o to, że musimy się zbliżać do miasta i tyle. No dobra, no to tak, ty kolego sobie skasuj tego pajaca, może ci się to uda, może ci się to nie uda. No i zobaczcie, Crusader Tropes growing, krucjata się wzmaga, to jest ostatnia tura, ostatnia, aka ostateczna. No to co, bierzemy sobie, zobaczcie, w ogóle to oni mogą być wszyscy darmowi, nieźle. Bierzemy sobie was, no i ty szefie masz dołączyć oczywiście. Dzień dobry, dołączyłeś, liczę, że nic ci się po drodze złego nie stanie. Dobra, nowa rzecz taka, pięknie. No w ogóle misja zaliczyła się, czy nie, poczekajcie.
Papież chciał, żebym dołączył do krucjaty, żeby mój król dołączył do krucjaty. O kurwica! O Chryste Panie! Czy są najemnicy? Jezusie, mamy farta. Dobra, mamy farta. Nie przeczytam dokładnie, widzicie, jakie to jest ważne. Czy tyle wystarczy, czy nie? Pytanie, musi być, nie wiem, ile oddziałów? 8, 7? Może musi być 7, poza dowódcą. No i zobaczcie, misja się udała, wow! Ale bym zrąbał, no to... Oj, został w ogóle, zobaczcie... Chandlet Crusader model, czyli... A, wygląd wizualny mu się zmienił. No dobra, ale no teraz wizby, zobaczcie, no niestety mamy trochę mało... Trochę brak żołnierzy mamy. To nie jest zbyt dobre. No i tak, we Wiedniu mamy coś takiego. Na to mnie na razie nie stać. To zróbmy sobie coś bardzo taniego, ile mam coś takiego. Na przykład, nie wiem, Sawmill. Zróbmy sobie w Uppsali lodziska. Też coś takiego bym zrobił, bo teraz musimy dać... O, to jest fajne. Kasę... pewnością na wizby, bo tutaj zobaczcie, zrobiło się to srebro, no i możemy ten cmentarz, by przy rozpopulacji nam rosnął. W Grodnie, no to proponuję zrobić, nie wiem, well, czyli studnie, no i w Lundzie, sawmill. Trochę mój dochód, nie, wciąż jest duży, ale no, leciutko spadł, tutaj trzeba przyznać. Dobra, mamy, zobaczcie, tych dziadów, no i tak, to może oznaczać wojnę z Królestwem Norwegii, ale może oznaczać, że nam się relacje polepszą, zobaczymy. Konik, o, zrzucenie, zobaczcie, głazu. W ogóle to jest, kurde, no, najbardziej ambitny pomysł na zabójstwo, jaki kiedykolwiek widziałem. Udało się! Jest! W ogóle, kurczę, że król sobie samemu jedzie, wiecie, konno przez miasto i... totalnie abstrakcyjne. No i król Norwegii nie żyje, misja się udała i zrobiłem 15 koła za to. Pięknie, ludzie! No to tak, wy sobie jeszcze więcej doświadczenia nabierzcie na tych pierdołach. No dobra, super, jestem zadowolony i to bardzo, ludziska, naprawdę bardzo. Dobra, ty natomiast też był zabójca, może nie wiem, tego dziada duńskiego próbować skasować, no. No to jeszcze nie musimy od razu mieć tej wojny z tymi dziadami, więc tak, na pewno w tym miejscu jest pan zabójca. No i panie zabójco, idziesz sobie tutaj, ty masz tego kolesia kasować, no ten już ma lepsze doświadczenie, bo zobaczcie, ma od razu 90% szans, to znaczy, że jest fajnym kolesiem. Dobra, ty bijesz sobie tamtych, lubię strasznie zabójców. No i myślę, że musimy więcej chyba dowyrobować sobie kapłanów, a tu na pewno więcej poproszę jeszcze takich jednostek. To może tu na razie kapłana nie chcę. Kapłana bym chciał w Grodnie, gdzie jest to... A nie, mogę, zobaczyć. Maksymalna liczba... A nie, mogę tutaj. Zróbmy ciebie w tym miejscu. No bo obecnie te relacje są wciąż mizerne, niestety. Dobra, no i tak, na pewno w Wizby niech się tworzy to, co się tworzy. W Uppsali, wiecie co, może jednak wolałbym pójść sobie w ten port, no i będzie to ten port, dobra. Następnie w Botnie ulepszy się miasteczko, w Norrköping robią się stajnie. Chciałbym w tym Wiedniu zrobić tą najlepszą elitarną zbrojownię. O właśnie, to będzie fajna rzecz. Więc bierzemy sobie armory, żeby tutaj naprawdę nasze oddziały były no po prostu najlepsze, z najlepszych. Więc wszystkich sobie po kolei musimy przetrenować. No i elegancko nasze 15 koła wydane. No dobra, no to szefie, nie wiem, ciebie no wysyłam tutaj, ale fail, kurczę, z tą misją. Nie wiem, no zobaczymy, może się uda jakimś cudem tą Jerozolimę zdobyć. No i myślę, że skorzystamy z oddziałów najemników, żeby tę armię wzmocnić jako taką. No dobra, no i co, Grodno jest umocnione nawet nie najgorzej. Tu mamy armię krzyżowców w ogóle w tym miejscu, no to nie wiem, okręty. Idźcie po swojego króla, dowódcę krzyżowców. No i... nie wiem, szefie, no chyba tam płyniesz, co? No chyba tam lecisz, może jakoś ich połączyć, będzie to jedna krucja. No pytanie, czy tak da się zrobić. Zobaczymy, taki test. Prawda? No bo jeśli jeden padnie, no to zawsze drugi może przejść dowodzenie. No i co? Was wszystkich sobie zsyłamy na pewno na dół. Z Kalmar na razie niczego nie robię. No i tu zaraz dużo armii potworzę, tylko niestety... no te armie za bardzo nie mają dowódców, ale może jako, że będą to takie pełne armie, bez jednego oddziału, no to pojawi się jakiś tam człowiek chwili. To byłoby naprawdę fajne. Dobra, tu są nasi kapłani. Wszyscy na ważnych misjach. Tu z Nowogrodu możemy już się niby zawinąć, bo wolałbym ich, wiecie, zatrzymać w jednym miejscu. Byłoby mi o wiele wygodniej. No w ogóle jest... A, to jesteś ty, szefie. Każdy tam handel prowadzi. Dyplomata Viewday. No właśnie, tu mamy, zobaczcie, tak. Burkhard z Brunszwiku. Czy też z Brunszwika chyba się... Raczej co do miasta się zawsze mówi... To jest zawsze tam końcówka A, prawda? Brunszwika. Na przykład, nie wiem... Krakowa, no nie mówi się w Krakowu, tylko... No to wydaje mi się, że to jest, powiedzmy, jakieś wyjątki, ale wydaje mi się, że tak oto wygląda, prawda? Chyba. No, zobaczcie. Niemiecki, kurczę, kolega tutaj coś robił chyba, bo byłego Turaj się ruszył nasz agent, jakaś flota płynęła. Myślę nad jakąś inwazją ciekawą, nie wiem w sumie jak...
chyba tam Skandynawię będziemy podbijali. No, wydaje się to być fajnym pomysłem. Raczej ze Skandynawami będziemy mieli na pewno przewagę, ale na te wojny też nie będą jakoś jednoznaczne, bo widzicie, że oni tych armii mają dużo. I na pewno też, wiecie co? Tak zrobię oryginalnie i wypowiem im wojnę poprzez dyplomację. Co wy na to? Zagramy w ten sposób. Tak w miarę honorowo, lojalnie, nie tak jak zawsze atakując miasto. Więc no, damy im szansę, by się przygotowali. No i misja, żeby zobaczcie, zabić Hana. Kurczę, czemu ci coś... Zobaczcie, co ci następcy są chciwi. Oj, sorry. Chcą, bym ich, nie wiem, ojca najczęściej pozbawił życia, żeby no, oni przejęli władzę. No i tym samym sobie, wiecie, relacje polepszamy. No to w sumie niby można by wziąć okręty i takie coś pokminić. Dobra. Building report w Krakowie. No tak, mamy 10 koła. No i w Krakowie powiedzmy, żebym chciał zobaczyć serdecznie, no dalej coś pod pieniądze. Ktoś w ogóle pisał, że u niego Paryż zarabia 18 koła. No nie, tylko ja też pamiętajcie, że mam włączony skrypt na trudniejszą gospodarkę, co mi nerfi kasę i z kupców, i z budynków miejskich, więc no u mnie tak bardzo kolorowo to nie wygląda. Stety, niestety. Dobra, no tutaj populacja jest taka średnia, bym sobie relacje poprawił, no więc zróbmy, myślę, że large sawmill. Dobra, Wizby dalej jest niesympatyczne, czy coś tutaj, o, to poprawi, zobaczcie, tani budynek, a fajny, bardzo fajny. W Grodnie mamy coś takiego, no to powiedzmy, że zróbmy to, bo chcę, żeby mi na każdą osadę starczyło pieniędzy. No i tutaj publiczne toalety, możemy zrobić, o, coś takiego pięknie. Elegancja. Krucjata się udała. O, dobra, no to jest, słuchajcie, świetna wiadomość. Bo tak, Królu Bolesławie, możesz udać się ponownie na północ. W ogóle was, wiecie co, nie wiem, mógłbym, a wiem, co z nimi zrobię. Tak, dla hecy zróbmy to. Może się akurat zespałni człowiek chwili. Co wy na to? Weźmy sobie też te pierdol, bo mi naprawdę na tych jednostek nie zależy. Zobaczymy, może się uda. Ciach. I generał, yes, please. Dawaj. Nie, no to wykorzystam tą armię do tego, żeby tych dziadów sobie kroić. No i to jest obecnie mój pomysł. Z kolei wasza dwójka, no właśnie, idzie sobie na północ tam, o. Sobie idziesz też gdzieś tutaj. A tu coś miałem na myśli, żeby kogoś przetransportować. Nie pamiętam kogo, ale coś chciałem zrobić. Coś chciałem zrobić, ludziska, pamiętacie? Nie, no nie pamiętacie, bo wam tego nie mówiłem, ale coś chciałem zrobić. Nie pamiętam tylko co, kurde, takie nagle, wiecie, zaćmienie, w ogóle jak tam relacje. No coś tam podskoczyło przez werbunek tych, zobaczcie, agentów, więc sobie na spokojnie werbujemy ich w tym miejscu, więc może szefie wyjść w to miejsce się ustawić, z Płocka też go poproszę. Lubię mieć agentów w jednym miejscu, to jest porządek i wiecie, nie muszę tej listy długo przeglądać, bo jest to znacznie łatwiejsze dla nas. Dobra, kogoś chciałem tutaj przetransportować drogą morską. Nie pamiętam za Chiny kogo. Za Chiny nie pamiętam. A, dobra, wiem, was, agentów. Bo do tych połowców chciałem się udać. Tak, właśnie to jest obecnie mój niecny plan. Dobra, to po drodze jeszcze sobie tego skrojmy, żeby wiecie... Kurwa, no serio? Nie no, bez jaj, ludzie. Dobra, chociaż tylko pomści. No właśnie, no i idziemy do... No, szkoda, wielka szkoda do tych dziadów, żeby sobie tą misję wykonać. Więc okręt, no myślę, że może... Nie, no jeszcze poczeka. Jak oni tam wszyscy dojdą w jedno miejsce, wtedy ich zabiorę. Dobra, dyplomata zostaje, zabójca na Kujawach, no już jest fajnie doświadczony. Ty jesteś tutaj i ty sobie będziesz zaraz na farmie, zaraz siebie ruszę. Ciebie już ruszyłem, ten jest na Śląsku. No to chyba wszystkich mam pod kontrolą, więc tak, zacznijmy od ciebie. No i ty, chłopie, tutaj na wypadek inwazji Nowogrodu, co wydaje mi się, że jest prawdopodobne, masz być doświadczony, żeby pozbawić ich dowódcy. Dobra, tutaj to wiadomo, pyk, proszę bardzo, nie wyszło niestety, ty również pyk, kolego. No i co? Ciebie ruszyłem. Jeszcze cholera chyba o jednym. Wydaje mi się, że zapomniałem. No to już go muszę ruszyć. Myślę, że jakoś na dniach, może w przyszłym tygodniu, wystartujemy z drugą serią równoległą. Bo jednak wydaje mi się, że na kanale, którego podstawą jest Zagrajmy Wy, jednak warto robić dwie serie. Z tego powodu, że no nie każdemu pasuje ta konkretna z Medievala. No i fajnie byłoby mieć coś dla równowagi, więc najpewniej wy to wysłuchacie w czwartek. No i jutro wleci też odcinek chyba z Bulata, ewentualnie jakiś inny odcinek taki specjalny, który mam w planie nagrać. Zobaczymy, czy mi się uda. No nie? No, a może w niedzielę wystartujemy z nową, wydaje mi się, że naprawdę epicką serią. Spoiler, jedyna podpowiedź, no to jest Total War nowszy. No to w sumie to jest żadna tajemnica, raczej nie gram w Total War starszy niż Medieval. Dobra, to może więcej nie mówię, zobaczycie. Na pewno podpowiem, nie będzie to łatwa kampania. Tyle powiem. Dobra, no to co, wszystko jest ok, wszystko jest cacy. Ty masz kroić tych buntowników, w ogóle miasto zarabia 4600, wow, naprawdę ładnie. No i tutaj ci mi tą wieżyczkę kupują, musimy... Wiesz co, to może udam się na nich, bo ta wieżyczka jest mi bardzo na rękę. No dobra, no i zakończmy turę. 144 obecnie. A
Mama nawet Pepsi sobie łyknę, znaczy Coca-Colę, bo powiem, że ostatnio sobie się przerzuciłem z Pepsi na Coca-Colę, no i tak się składa, że widziałem w Biedrze te takie butelki, te normalnej coli, czyli nie te takie jakieś w kształcie jetpacka, wiecie, jakie są te biedronkowe, bo one mi nie smakowały, no i piłem tą zwykłą kolę i kolę w wariancie nie zero, a zwykłą i bardzo mi smakowała. Kupiłem sobie wczoraj właśnie te takie biedronkowe, zero i chryste panie, to smakuje jakby ktoś tam, nie wiem, wlał jakiś płyn do mycia naczyń, a zawsze, przez wiele lat byłem, no, przewielkim sympatykiem Pepsi Max, ale coś ta kola zero mi nie siedzi. No naprawdę, autentycznie się teraz skrzywiam po tym, jak sobie łknąłem. Sorry za ten dźwięk metaliczny, ale piłem ze słomki. No, bo mi się zawsze... O, gila kupiecka w botnie, pięknie. Mi się zawsze wąs potem kleje, jak piję normalnie. No i zobaczcie, nasz kupiec został wywalony. Szkoda, że z tego miejsca. I możemy sobie jakiegoś kupca ulepszyć, pięknie. No to będzie to kupiec ten tutaj. No siema na kolano. I masz już, zobaczcie, tyle. Bardzo ładnie. I te eventy są takie fajne. O! A to ciekawe. A to bardzo ciekawe. Dobra, raport werbunkowy, tu jest ok. No i masa rzeczy, na pewno zabójca. Na pewno tu będę chciał zrobić sobie tego dżentelmena. No i zróbmy tą studnię. No trochę finansowo zrobiło się mniej sympatycznie. Trochę mniej w ogóle, tu mogę zrobić i dungeon, zobaczcie, i szubienicę. A czemu tak podwójnie, nie mam pojęcia. W ogóle to jest też prawosławie, we Wiedniu jakimś cudem, nie wiem skąd i co i tak dalej, ale jest. Dobra, to zrób mi, powiedzmy, że coś takiego, co mi niby boostuje dochody z podatków, ale to jest chyba bug. No nie wiem, w jednej zrobię teraz 2548. Ja pewnie to zapomnę, ale wy możecie zobaczyć, ile będzie w to, że kolejnej zrabiał. Dobra, królewiec, mamy coś takiego. Rób mi też ten sawmill w izby. Też bierzemy ten sawmill. Okej, okay, botna się już tam ulepszyła. A botna to jest ta osada na dalekiej północy. Ktoś też fajnie napisał rozpiskę, co daje konkretnie. Dają te przedmieścia żydowskie na każdych poziomach. No i generalnie jest to budynek opłacalny, bo co nas zwiększa tam przyrost, ale też zabierze, więc tu wyjdzie na zero. Chociaż ja bym chętnie zrobił sobie coś, co mi obniży tą korupcję, więc myślę, że to możemy zrobić, zobaczcie, co nam obniży. No i finansowo już więcej nas na nic nie stać. Dobra, powiadomienie, no tak, na pewno bierzemy sobie tych dwóch dżentelmenów. No i tak, jeden z nich, król, już na tej wizby sobie do końca swoich dni zostanie. W ogóle to jest, myślałem, że to jest Harrison Ford przez moment. A ty będziesz tutaj prowadził nasze armie. Z kolei wy się ustawcie tutaj, w ogóle to jest duńska flotyla. Znowu kolejna, co on robi, ten Duńczyk? Nie, tu się nie da przepłynąć, czy jak? Że on takie dziwne akcje robi? Akcje, reakcje. Ok, was bierzemy w ten sposób. No i możemy od razu ich stąd już przetransportować, więc znaczy możemy tak podpłynąć. No dobra, wy w międzyczasie musicie się tutaj wyszkolić. No i się tutaj wyszkolcie. Dobrze, 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 dobrze. To tak, ty idziesz, szefie, tutaj. No, te armie w tym miejscu naprawdę są potężne. No i to są w ogóle proste dobrownice, to ja bym was też wziął zaraz na okręt, żebyście się na spokojnie za chwilę przetrenowali, bo tu niestety nie mogę was werbować, smutna buzia. To jest nawet okej, okay. No członek rodziny nie jest taki wiekowy, więc długo jeszcze żyć będzie. No to co, szefie, ty mógłbyś udać się najpierw na nich, bo ci są łatwiejszym celem. Może się pojawi ten event, oby się pojawił. Dobra, tu widzimy, zobaczcie, armię kumańską, no spokojnie, niech ich przywódca. W ogóle ile ten Han ma lat? A, tyle. No dobra, ale te misje już były też popularne w mediwalu, w Stainless Steel, chciałem powiedzieć. No i tu z kolei mamy coś takiego. No dobra, to pytanie, kogo poświęcimy? Mogę poświęcić was niby, zobaczcie. Się tak ustawimy tutaj, ty jeszcze możesz mu skasować szefa. No i czy czymś takim dam radę ich stłamsić? Powinienem w teorii. No kurwa. Ludzie! Dobra, połączcie się wszyscy. Nie, pierdoły jedne niesłychane. To na razie was nie ruszam. No i co, zabójców chyba wszystkich ruszyłem. Kończymy turę. Tak, tak, tak jest, kończymy turę. Ty stoisz tutaj. No i gromadzimy, zobaczcie, trzy armie na wojnę z Norwegią. Myślę, że, wiecie co, ja już im teraz chyba tą wojnę wypowiem, bo będę do sumy gotowy w turze kolejnej, więc dyplomato, czyń honory. Panowie, dzień dobry. Że tak powiem, da się w ogóle to tak zrobić, czy się nie da tak zrobić? Poczekajcie, anuluj prawa handlowe, brutalnie. No i wypowiedz wojnę. Nie da się w tej grze w dyplomacji wojny w ogóle wypowiedzieć? Naprawdę się nie dało? No dobra, no to po prostu poinformuję ich wstępnie, że zrywamy nasze deale. Dobra. No dobra, ci tam powiedzmy, że próbują niby... Nie wiem, co ci krzyżowcy robią, ale trochę mnie to denerwuje, że tak się zachowują. Okej, w Płocku dały mi kolejnego ziomeczka. Tutaj proszę bardzo, w tym miejscu jest już naprawdę sympatycznie. Idziesz sobie na dół, ty idziesz w ogóle gdzieś tutaj, bo to jest ten taki najgorszy, właśnie najgorsza ranga, co jest jeszcze czerwony.
potem jest biały. No to co, koniec tury. No i zobaczymy chyba w tej turze, ile teraz ten Wiedeń zrobi. Potem jak się zrobi ten budynek. Tam było 2000 ile? 548? Chyba jakoś tak. Coś takiego. I zobaczcie, dwie armie szkockie. W ogóle Szkoci z jednego miasta dysponują trzema armiami. No, nieźle. Ale wiecie, te miasta w late game naprawdę mnóstwo kasy potrafią dawać. Jakby Szkoci zajęli Bergen, no to byłoby dosyć ciekawie. Dobra, my w tej kolejnej wojny Norwegom wypowiemy. Myślę, że będę chciał jakąś ich armię zaatakować, żeby od razu nie miasto. Bo też nie zdziwię się, jak dostaniemy od papieża solidną reprymendę, żeby w ten sposób się nie zachowywać, bo to może się różnie skończyć. I kandydat adopcji. Dobra, kolego, nie będę wybrzydzał. Absolutnie wybrzydzać nie będę. Dobra, Big Fair. Big Fair jest dla kupca znowu. Fajnie, no to ty możesz zarządzać. Nie wiem, możesz udać się do królewca na razie. Nic ci to nie daje, ale możesz się tam udać. Dżihad się udał na Kair. A, no bo to było na Niemcu to było, no tak. Dobra, w Toruniu mamy troszeczkę finansowo jest coraz gorzej. Może coś takiego sobie zróbmy. Pokaż mi na pewno to. No i czy to jest 5%? Na pewno nie. Raczej skamisko. Dobra, bierzemy sobie teraz tego pana, kolego, dzień dobry. No i już gościu jest maksymalnie, zarabia mnóstwo kasy, jest maksymalnie ulepszony, cudownie. Ty możesz udać się, chłopie... W ogóle co jest? Nie mogę... A, to jest zabójca, to nie jest kupiec. A, zapomniałem, że nasz kupiec jest w Wrocławiu, no tak pomyliłem się. No do ciebie wyślę, no na pewno nie tutaj, ta kopalnia, możemy na razie cię tam wysłać, jest nie najgorsza, w ogóle ta jest na drodze. Ale i tak się da tam handlować. No to ja mogę pozostać w sumie tutaj, gdzie obecnie stoję. To nie wydaje się być najgorszym miejscem. Dobra, Wrocław jest okej. Jeszcze nie, możemy jeszcze jednego zabójcę. Świetnie. W Płocku damy mi kolejnego ziomala. Też w ogóle, co to za Benedykt XVI, czy mi się wydaje? Okej. Okej, nasze relacje, no, są już przyjemne. No to, szefie, masz w turze kolejnej tamtych dziadów dorwać i na pewno teraz tak. Zacznijmy od tego, żeby wypakować naszych kumpli. No i zacznijmy od tego, żeby wziąć sobie... Chwilę, kogo chciałem znowu wziąć? Tą drogą morską? Coś chciałem zrobić. Boże, mam sklerozę ludziska. Coś chciałem tutaj jeszcze edytować. A, dobra, tych pruskich prusaków, no tak. Więc panowie, wy tutaj się pakujecie. No i się wysadźcie, bo macie fajne doświadczenie, więc wolałbym jeszcze z nich sobie pokorzystać. Więc idziesz tutaj, ty możesz w tym porcie zostać. No i cała ekipa zasuwa. Po drodze możemy sobie tego dziada skosić. Jeszcze troszkę wpadnie doświadczenia. Super, a potem od razu na władcę połowców. Dobra, ty bierz go. Ta pierdobra, czy też na długo zostanie, ale ten chyba jest doświadczony. No, jak mu się teraz podskoczą oczka. Nawet jak nie podskoczą, to możemy go wysłać, żeby sobie, o właśnie na tym zaraz spróbował. W ogóle ma strasznie duże punkty ruchu, to mi się podoba i to bardzo mi się to podoba. No dobra, no to co, bierzemy naszego nowego dowódcę armii tutejszych. No i zaczynasz oczywiście od kawalerii. I będzie to kawaleria, no właśnie, jaka będzie to kawaleria? Myślę, że będzie to kawaleria, wiecie co, zrobimy sobie armię feudalnych, dobra? Armię feudalnych, czy może nie, może najpierw armię Polaków, polską, piękną armię, więc daj mi 3 oddziały takich dziadów, do tego 3 oddziały tych panów feudalnych, to są ci, tak, żeby nie pomylić ich, wiecie, z Mild Knights, następnie bierzemy sobie fajną piechotę, 3 oddziały polskich takich, potem 3 oddziały, w ogóle kto jest lepszy, właśnie pytanie, czy ci feudalni, czy ci drudzy, lepsi są, nie no, feudalni są lepsi, więc bierzemy was na pewno, już mają lepsze pancerze. Chociaż nie, ci też mają takie pancerze. Dobra, 6 oddziałów piechoty, jest to ilość, myślę, że okej, aczkolwiek, o, jeszcze damy 2 oddziały, może dam tak, ciebie, jakieś oddziały do przebiegania pancerzy byłoby na pewno wskazane. Weźmiemy sobie stąd, myślę, że kolejny taki oddział. Dobra, następnie sloty obowiązkowo na włóczników. Czy ja mam jakichkolwiek tutaj włóczników? No trochę wam powiem, że mam 2 oddziały, bardzo fajnie, bierzemy was. Bierzemy was na 100%, by się jeszcze jakiś przydał. Chociaż może teraz na łuczników sobie weźmy slot, no właśnie. Więc bierzesz, chłopie, ty do armii wskakujesz. Bierzemy sobie jeszcze pana, może jednego i będziesz to ty, kolego. Chociaż możemy wziąć jeszcze katapultę i balistę. No dobra, no i armia jest gotowa i ty zaatakujesz tego dziada. Następnie, tutaj zaraz połączymy się i zrobimy armię kolejną. Możemy już sobie od razu zrobić. No i twoją, podstawą twojej armii będą, myślę, że na pewno rycerze kolczy, więc bierzesz sobie tych 3 chłopów, chłoptasiów. Bierzesz sobie, myślę, że te oddziały, których chcemy się też powoli, zobaczcie, pozbyć. Do tego na dokładkę wrzućmy jeszcze właśnie tych Mailed Knightsów, to może inna kolejne, żeby ładnie byli ułożeni. No i wspaniale, wspaniale. Dalej weźmy oddział, wiecie co, może tych Swordsmanów, żeby ich się pozbyć, dobra. No i tych Swordsmanów weźmy naprawdę dużo, żeby to była taka armia...
gdzie jest tyle sportsmenów, na pewno jeszcze wrzućmy sobie takich ziomeczków. Nie musimy tu wysłać koniecznie jednostek najlepszych. Na pewno weźmiemy oddział najemne, tu wyślemy coś takiego, takie akcje, reakcje. Do tego łucznika możemy jednego, no i też zobaczcie zestaw artylerii i druga armia gotowa. Wy z kolei idziecie do Lund i się tutaj umacniacie. W tym miejscu na razie jest w miarę dobrze. Zrób mi Town Hall, bo tu na pewno nie, tutaj nie ma jakiejś korupcji, w ogóle tu się nic nie budowało. Nie wiem czemu. W Pradze też się nic nie buduje, czyżbym skipnął to, czego nie powinienem skipnąć? Możliwe, możliwe. No dobra, no i pieniążku więcej nie mamy, no czeka nas naprawdę wytrawna wojna, tak powiem. Jakkolwiek to brzmi. O, i tu już się mogę ruszyć. Czemu? Czyżby się jakieś drogi... Nie no, drogi się raczej nie ulepszyły. Nie powinny. Ale może, nie wiem, nie mam pojęcia. No to zerknijmy, czy ruszyłem każdym kolesiem. Dobra, wami ruszyłem tutaj. Oj. Drodzy państwo, halo. Coś się tutaj właśnie niesympatycznego wydarzyło. O kurwica. Wiecie co? Ja myślę, że jednak ten ziomeczek zmieni sobie osadę. Dobra, na pewno weźmy sobie te pi... W ogóle macie złote doświadczenie, ładnie, ale na razie idziecie tutaj, do Krakowa i na razie jednak zabieram tego ziomeczka. No, musimy mieć... On jest członkiem rodziny, więc jest 12 piastów. Chociaż nie pokazuje, ale no nie, dziwne. No idziesz do Krakowa, w Krakowie zróbmy... Nawet nie mam kogo zrobić w tej turze, bo na tych już mnie nie stać. No to... Nie wiem, no chyba nikt mi tego nie zajmie w sekundę. Mam nadzieję, że nikt mi tego nie zajmie. Dobra, weź mi też coś takiego tutaj prześlij. Ty możesz zostać. Zróbmy w ogóle sobie zapis. Polska, muszę te save'y, kurwica, naprawdę uporządkować, bo jestem bardzo nie... Jestem bardzo niefajnie. No, jeszcze sobie zrobię jedną turę, bo mam syndrom jeszcze jednej tury. Nie mogę się dosłownie od gry oderwać. Byłem wczoraj u fryzjera. Generalnie włosy zapuszczam. Ale miałem ten tył strasznie długi. I to wyglądało, jakbym, nie wiem, nosił jakiś ogon lisa z tyłu głowy jak Mongoł, więc musiałem sobie to podciąć. No i teraz jest taki fryz na Marco Polo. Troszeczkę z właśnie serialu Marco Polo, nie wiem czy oglądaliście. Jest spoko, fajnie się te włosy zapuszcza. O ile, no też wiadomo, jak ktoś ma proste włosy, jest mężczyzną, no to to zapuszczanie jest trochę gorsze, bo no ciężej, myślę, że o fajną fryzurę w prostych włosach, bo wiadomo, jak są takie oklapnięte, no to trochę tak to wygląda. Czasami średnio, ale jak już można spiąć, no to z kolei wtedy są, uważam, że ciekawsze, prostsze włosy. Jak już się do tego dojdzie momentu, bo to wygląda ciekawie i no w Krakowie trochę ludzi poginęło. Dobra, wbijasz na moment, no i już sytuację ogarnąłeś. Teraz idziesz ty tutaj. Was też poproszę do tego miejsca. Tu no zginęło dosyć dużo populacji, ale i tak mamy nadwyżkę. No i taka oto sytuacja. Się zobaczcie, zmieniły. Się pogorszyły nasze relacje. Z papiestwem z kolei się poprawiły, pięknie. Zginął kardynał. No dobra, raport werbunkowy, building raport, no finansowo naprawdę jest gorzej niestety niż było. Coś poproszę taniego, co mi da pieniążki. Czy mamy coś tutaj takiego, wiecie co, może jeszcze jedną studnię zróbmy sobie w Płocku. No to z kolei bym chciał zrobić sobie ten punkt, a mogę to też zrobić we Wrocławiu, nie, to już się zrobiło. No dobra, to we Wiedniu mamy tak, możemy sobie stajnie ulepszyć na wyższy poziom. No i w Botnie poproszę... Niech nam powstanie. O, zobaczcie. Punkt łowiecki na dalekiej północy. Dobra. No to co, mamy dwie armie. Myślę, że możemy śmiało... O! Hello! My friend! How is doing? Kolego. Że tak powiem... No, dzień dobry, mój ty bohaterze. No, i możemy sobie go zabić ręcznie, co wy na to. Jest taki prototyp, jakbym go teraz otoczył jednostkami na mapie kampanii, co nie, i to automat wtedy na pewno zginie, bo tak to generał prawie nigdy nie ginie na automacie, ale się też to zdarza. Rzadko, bardzo jest na to mało szansę, nie wiem, jest 10-5%, ale czasem się zdarza. Miałem tak już nieraz, ale nieraz, ani razu mi się chyba nie udało ubić nikogo w ten sposób. No to co, bierzemy oczywiście artylerię. Wiem, że często moja artyleria wali po ziemi, no ale niestety nie jest to łatwe do ogarnięcia. Dobra, moja konnica, myślę, że z królem będzie tutaj, ta jazda będzie tutaj. Piechota wstępnie na tyłach. No i co, włócznicy. Dzień dobry. Let's go, rozpoczynamy. No i ona może chcieć też uciec, ale ja postaram się go tak otoczyć, żeby mu się to nie udało. No i co, kolego? Kolego norweski generale. Bardzo ładny oddział, mega mi się podoba, zobaczcie. Naprawdę ładny jest. Jest bardzo ładny. No to co? Myślę, że możemy już je tak tutaj fajnie ustawić. Wami też by... No małe straty odnieść. Na tym mi zależy. I no panowie! A wiecie co? Strzelmy może bez ognia. Może będzie nieco celniej. Zobaczymy. Ty w ogóle nie uciekaj.
masz się stąd nie ruszać, wiecie co? Ja myślę, że możemy od razu już w nią wjechać, bo to nie ma co czekać. W międzyczasie poleci jakaś tam jedna salwa i zaraz będę chciał zatrzymać ostrze, żeby nie walnąć po swoich. Leci balista, no i nie trafiła. I dobra, panowie, stop, stop, no szkurcze, dobra. Nie ma lipy, włócznie biegną od przodu, biegną, wy macie też chyba bonus na konicy z tego co kojarzę, więc możecie... Macie, to możecie też biec. Dobra, zobaczcie. Pięknie nadzieliśmy. Jeszcze z tej strony jedzie horda rycerzy. To jest on, patrz jak wygląda. Jaka czapeczka. I ciągle trzyma, zwróćcie uwagę, swoją kopię. Dobra, straty u nas bardzo mały, już większość wroga wybiliśmy. No został tak naprawdę chyba on sam tutaj, to jest on. Jest trzech, jeszcze ma dwóch podopiecznych żołnierzy, ale w ogóle się szybko teleportuje. Co on robi? Kurde. On chyba omija... Gdzie on jest? Tu jest. On chyba omija kwestię tego... Jak to się nazywa? No, masy jednostek. Niezły z gościu. No nie gadaj, że mi uciekł. Halo, 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 halo. Co to w ogóle ma być, ludzie? Dobra, panowie, szarżą! Złapać gościa. Nie no, on jest chyba jakiś porąbany. Dobra, generał Polek, czyli to nie był generał. To jest jakiś inny, random. No to koniec bitwy, pełne zwycięstwo. I ja wam od razu dziękuję najserdeczniej, jak tylko się da, za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, wpadnijcie na Face'a, wpadnijcie na Discorda. Linki macie podane w opisie. Trzymajcie się, żegnam, na razie. Hej, hej!